Ty, skąd ty się York wziął? Nie jesteś pewna, że ten pies to jest dobry pomysł? Nie, zostaw tego psa! Powiedz czego chcesz, powiem tobie nie. Wszyscy wokół patrzą, kiedy my tańczymy sami. Nawet jeśli będzie źle, ty złap się blisko mnie i zostaw mi coś więcej niż twój ulubiony stanik. Ty tańcz, 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 mamy tę ostatnią noc. Okej, Wiolka, gdzie ty widziałaś tego psa tam dokładnie? Na dole. Musimy iść, Boże, dziękuję. Dobra, w każdym razie ja muszę się przywitać z wami. Witam, ja jestem kamerzysta i dzisiaj tak na szybko, tak na spontanie nagrywamy film. Idziemy do lasu szukać jakiegoś psa, który podobnież. Mam nadzieję, że to jest pies, a nie dzik i nam w dupę nie wiedzie. Co ty tam robiłaś? W ogóle jaki to jest burdel? Dlaczego nie, tak? Ja zobaczyłam go z tego. Co? Przecież ja zobaczyłam go z zapłotu na dole. W ogóle u nas no, to dzisiaj content sam się tworzy. Wiesz, jak ja kocham pieski, ja nie mogę tak zostawić. No, sam sobie przesyk lata, no co? No nie mogę, tak zobaczyć, serce mi się kroi. Ty, kto pamięta tą kolejkę górską zostawia lajeczka? To jest kolejka górska, czy w sumie roller coaster? Zjechałbyś po tym, Dredzia? Słucham? Zjechałbyś po tym? Nie, nie zjechał. Zobacz, jak to wygląda. Ja bym na tym czasie. To jest jakiś shit. Może jechać? Jakbyśmy to naprawili. Stabilne, nie? Jakbyśmy to jak naprawili. To były palety pod spodem, to było stabilne. Bez palet to już nie jest stabilne. No to zrób. No dobra, gdzie ten pies jest? No chodź na dół. Wydaje mi się, że kot też zobaczył psa, bo tak się skrada. Albo usłyszał. Ale bo on jest taki malutki. On jest chyba, on wielkości ma, moim zdaniem jest tego kota. O! Co on robi? Ty, jaki Spiderman. To jest Spiderman. Kota jaszczurko w Jorka. Ogólnie. Ty, Kalina, tylko uważaj, żeby się nie wywrócić, bo ty masz takie, wiesz, długie nóżki, może ci się stać krzywda. Ty, a potem ja tego kota nie będę ściągać, nie? My mamy nawet kota. Ja jestem delikatny? No tak, ona jest silniejsza i no mniej delikatniejsza od ciebie. Dlaczego ty jesteś? A ja nie wiem, czy nie zapomniałem o subskrypcji. Czerwony przycisk zostawcie taki sam na dole, bo nie wiem, czy nie zapomniałem o subskrypcji. W każdym razie, weź daj mi tego kota. Słuchaj, my porąbani, kot porąbany, wszyscy porąbani. Dobra, niech on sobie tam będzie, skoro tam wskoczył, to też umie zejść. Mamy szukać psa, tak? Idziemy tak, dalej. A dlaczego nie będziemy to jest tracić czasu. Dlaczego to jest mój talerz? Bo tutaj jadł pod drzewem, jak był głodny. Chodź, idziemy dalej. Rzeczywiście to jest mój talerz. Z mojej kuchni talerz. Tak, z twojej kuchni? Tak, z mojej kuchni. Kuchnia jest moja. Ej, stary, ten kot sobie robi tu gniazdo. On przynosi sobie patyczki. Dobra, chodźmy szukać tego psa. Tylko ja zdejmę kotka, bo widzę, że ma problem. No chodź, nie bój się. No chodź. Chyba nie chcę zejść. Zostawcie tego psa. Znaczy kota. Boże, już mi się wali. W ogóle tego psa już dawno tam nie ma pewnie. Jak będzie ten pies, to ja nie wiem, co to będzie. To jest niemożliwe, on pewnie uciekł już dawno. I co? Nie ma żadnego psa, mówiłem od razu. Mówiłem, że nie ma żadnego psa. Ty jest? Ale serio, jakiś on biega po polu. Skacze przez zarośla. Ty, skąd ty się York wziął? York? To jest York? No to jest chyba niepoważne. Ale skąd ty go tu wyznałaś? No mówię ci, że widziałam go z góry, on tutaj biegał, tutaj. Tamtąd go widziałaś z tarasu, czy skąd? Pieliłam ogródek i wyszłam sobie, bo paliłam. Chciałam wrzucić fajkę i tu patrzę, no pies. Ale no nie wydaje mi się, że jak pieliła ogródek, to by stąd widziała? Nie, wydaje mi się, no, że... Wiesz, tam stanęło, ja stanęłam koło tego domku, no i tutaj to widać wszystko. To nie jest ten pies. Jest. Ojeju, gdzie... Ale to nie możesz tego psa, no to trzeba go oddać. Nie, proszę, weźmy go. Mamy tylko koty, no proszę. A jak ma tam tą grypę? Korona, coś tam? No przecież na ludzi nie przechodzi to. Ze zwierząt. Ja tego psa nigdzie nie chcę wpuszczać na chatę. Nasz kotek jest zaniepokojony. Patrz. Co, tylko będzie nam kota, kurde, straszy. No, ja nie chcę. Nie straszy, no proszę, Karinka, proszę. No weźmy, ale musimy... Oczywiście. No to jest czyjś pies na pewno. No na pewno, nie, tak. Jest tylko, a dobra, napiszę ogłoszenie, ale może być na razie mówić, proszę, komuś. No dobra, no weźmy, no. Tak? O, dobra. Dobra, dawajcie, bo musimy Fame MMA oglądać, weź tego psa. To jest kogoś uciekł przed chwilą na chwilę, a ona sobie go teraz do domu bierze. Dobra. Jak gdyby nigdy nic. No to się zgłosi, no to nie wiem, no jest w środku lasu, bez przesady. Nie jest w środku lasu, tam też są mieszkania, tam są mieszkania. Tam są domy, ale to bez przesady, to jest mój no las. No może się wyrwał jakoś. Ale to jest mój las. Ja wiem, stary, ale może się jakoś, nie wiem, ale to jest jego las, no więc no był na naszym lesie, terenie, przepraszam bardzo, więc a... Że przepraszam. Nie, ja nie mogę tego zrobić. Ale słuchaj, mamy, wiesz, ile mamy już zwierząt teraz? Weź teraz dowaliłaś, co nie? Drugi kot. Małpa. To cztery! Dowaliłaś teraz, no. Jego przeciwnikiem będzie Bartosz Kubik! No i co? Oglądamy. Jesteś pewna, że ten pies to jest dobry pomysł? Tak, no poproszę, ona grzeczna, chodź. A wiesz, jak już nasypiła? Ty gadasz. No nasrała na dole. Naprawdę? Ja to naprawdę widziałam, ale nic nie mówiłem. Nieprawda. Nie, depnąłem w ogóle, nie? Depnąłem. No prawie.
idź posprzątać. No jak to jest twój... Dobra, posprzątałam, no ale cicho, no dlaczego to miałeś... No nie posprzątałaś, idź posprzątać, no. Posprzątałam, chcesz się założyć? No nie, idź posprzątać. A jak on nas wierzy? Przed chwilą widziałem te gówno. No. Dobra, zamiast oglądać Fame MMA, idź posprzątaj to gówno. Ale ja posprzątałam już! Nie posprzątałaś. Posprzątałam. Nasrane jest na dole. To pewnie jest drugie. Może ty nasrałaś. A może małpa nasrała? Ja sobie tu siedzę elegancko. To, właśnie nie wiem, to gówno ma zniknąć, nie? No dobrze, kamu. Nie, jeszcze mnie nie mogę, no. Wy to słyszycie? Nie, naprawdę to gówno ma zniknąć. Póki się walka nie zaczęła, może to nie jest to śmieszne według siebie, że jest nasrane? Nie, no co ty nasrane? Ja prawie wdepnąłem, no i co? Ja mam takie drogie buty i co? A no to właśnie. Ty w domu wchodzisz w butach? No bo wtedy szedłem z garażu dołem, a tam gówno jest na dole. No, ja też to widziałem. Nie wiem, mam ci przynieść szmatę, czy co? Tak. Czy ty, Kalina, będziesz sprzątać te gówno? Nie będę sprzątać, wystarczy, że ja po kotach sprzątam. No dobrze, no już zaraz pójdę. Koło dredziarza. Ale na kogo ty pokazujesz? Ja pokazuj. Ja nie śpię. To ty mnie nagrywasz, myślisz, że ja słodko śpię? Ona słodko śpi. No weź, co ty robisz? Amatorskie nagranie wideo. Nie powiem jakiej kategorii. Na inną platformę to chcemy. Ale patrz, to czy ta pies nie jest słodka, ona jest taka spokojna. No powiem ci tak, no ona nie śpi. Jak ty chcesz, no to trzeba oddać psa, a nie nazwać. Ty chcesz nazywać tego psa. Szybciej ciebie oddamy niż ale nikt nie dzwonił, nie? Jeszcze. Nie. Pa, co robi? Pa. Pa, wysika się? Oh yeah, oh. Jo, jaka słodziutka. Ja, za chwilę Kubańczyk walczy. Kubańczyk, dawaj! Wygra! Tylko ja mam nadzieję, że on się szczerze pobawi tym przeciwnikiem. Tak, żeby to nie było szybkie. Patrz, zdradza cię. Jedyna rzeczka, żeby wiesz, trochę tam... Zwierzęta do siebie, zwierząt przyciągają się, wiesz co chodzi. Zwierzęta się do siebie przyciągają, tak? Tak. Ale patrz, ojej, ale... Patrz, małpa z cen. Jeszcze raz takie coś. Jaka małpa z cen? Nie okłamuj, jak poszłam z nią do studia, to ją głaskałeś. No, pokłaskałem, no. No byłeś milutki dla niej, więc... Małpy też głaszczę czasami. Jakie zwierzę ma garba? Wielbłąd. O, jesteś wielbłądem brudnym takim, zgrzybiałem. Nie dotykaj mnie tymi śmierdzącymi palcami. Wielbłądzie. Wielbłądzie, odejdź, śmierdzący. Małpka, dobra małpka. Chcesz bananka? Masz 3 sekundy, żeby mnie puścić. Chcesz bananka? Popatrzcie w kamerę. A to ją nazwałaś? Jaka Daisy? Daisy. No co ty, nie pasuje jej to imię. Wymyśl jakieś imię. Daisy, czekaj, no bo to jest kwiat. Czekaj. Ale to jest ukradziony pies. Mi się coś kojarzy. Co ci się kojarzy? Daisy to była narzeczona kaczora. Czy takim psa nie miałaś Daisy? Nie, ja miałam pieska, no ale przecież go pochowaliśmy, pamiętasz? Ja się nie wypowiem na ten temat. A nie miałaś drugiego psa przypadkiem? Co? Nie wiem. Wydawałam, ja nie chcę nic mówić, ja byłem... Rozumiem, no, a co ty myślisz, że ja bym włożyła psa do lasu i... No przecież go normalnie przyprowadziła. Ja się nie wypowiadam, ja nie chcę nic mówić. Co? Ale śmierdzi mu z gęby, wąchaliście? Tak samo prawie jak Dredziaszowi. W ogóle... Ja powiedziałam słodko. W sensie, że Dredziasz jest słodki, no nie powiedziałbym. Nie, Dredziasz, weź. Jest się bardziej słodki. Ty, a ty złota rączka, może naprawiłbyś ten dredziarza? Nie wiem, to już chyba się nie da tego naprawić. I co, opa? Ty co jest? No nie, no co za down, głupi, no! Otrzał mnie, ile? Zobacz ile! Ale ile, no! Śmieć! Wypadł! Nie! Zostaw tego psa! Zostaw tego psa, kurde, wieśniaro! Co ty żeś przyprowadziła do domu? Zobacz ile tego, ile! Kurde, ze szczynami? Żryj to teraz, kurde, tą koszulę! Ale ej, dredziarz! Zostaw! Włosy, czy co? Zostaw tego psa! Wieśniar, nie dotykaj mnie! Zaraz go wywalę! Co ty żeś przyprowadziła do domu? Dobra! Ja wieśniaro! Uspokójcie się! Paku, ty jesteś nienormalny! No tylko... Idź stąd, wychodź stąd! Ty rozumiesz, wyjść tego psa, bo ci go zabije, połamie go! Jak tylko pies... Mówiłem, żeby go nie przeprowadzała jakiegoś kurde z pola! To ty... Ciebie powinniśmy w ogóle do niej przeprowadzać, bruda się! No tam tak samo brudzi wszystko! Zobacz! To w ogóle niepotrzebnie! Zamknij pys, wieśniaro, idź stąd! Zostaw tego psa! Fałszywa psa kradnie ludziom, kurde, na ulicy! W lesie biegał, biedny! Cicho, Jezu Chryste, jaka zadyma. Słuchaj, dredziarz, to dobra, jest dobra, tylko... chcę oglądać Fame MMA, tak? To jest tylko pies! To jest tylko pies! U, masz, to co się dzieje? Tu. To jest pająk? O kurde! To jest taki wielki! Co tam się dzieje? Obrzydliwy ten pająk. To pająka i...
Masz! Zjedz go! Damy je gdzieś do kanapki. Albo psu. Piesek, ej! Nie, no dobra, żartowałem. Jolka, złapią! Złapią! Tu! Do góry. I teraz tylko liczyć na krzyk. A czemu krzyk? Ten zabił pająka. No. Pobiegł po Wiolkę. Na treciarza! Gdzie ci spadł pająk? Tu. Muszę go złapać. Ty, kubańczyk walczy z Elpro. Dawaj! Elpro! Zobaczymy, w jaki sposób położył to w oktagonie. Dziś wypuścił Disa na faworytę. Zobaczymy. Szybka walka, bo szybko przejdzie. Nie, niech on się tam z nim pobawi. Podejdź. Weź tego pająka! Dobra, oglądacie to, czy się pająkiem bawicie? Papy wróciła się prawie na schodach. Czujesz to? Ja chcę, żeby on tam, wiesz, z nim trochę tak podszedł, trochę mu tak. Podszedł do niego, wiesz, o co chodzi, żeby tam było trochę zabawy, żeby to się nie skończyło w pierwszej rundzie, co nie? Dobra, ile obstawiacie walki, w sensie sekund? Co tu obstawiać? Ogólnie chciałabym, żeby sekund. Się pobawił, tak, niech się ale pobawi. To będzie pewnie 30 sekund. Ja obstawiam 30 sekund, dobra. Ja myślę, że jak najszybciej będzie go chciał zniszczyć. A moim zdaniem powinien go nawet śmieszyć. Nawet przed chwilą powiedzieli, że będzie chciał się nad nim znęcać. Ale proszę, trafia! Czyżby! I teraz obala Kubańczyk. Chciał zabić gilotynę, ale świetnie kończy piętą i jest to celnie. Odwraca się na plecy, dobrze wie jak wstawać. Dobrze, tak, dawaj, rozwal go. To by tam się przytulać, no. Musiałem w kuszynki potrwać. Przecież przed chwilą Kuba się śmiał do kamery. Dawaj. Tak to wygląda, no co mam ci więcej powiedzieć? Dawaj, Kuba, wstawaj. Na razie nic się nie dzieje, ale wiemy jak to się skończy, co nie? Ale potężne ciosy dolatują do głowy. Wydaje się, że Kubańczyk teraz zamęczą. Ale proszę, Koniec! No i co? Tak, to było wiadome, no jakie pakiety! Widziałeś to? Czemu tego nie wygrałeś? Ale ja się cieszę, że... Znaczy to było logiczne, że Kubaczek wygra, no ile on mógł potrwać? No. No tak, ale ja się cieszę, że... Ale co, on już nawet się nie zmęczył, chłopak. Zobaczmy, to był prawy... I tak! Nie, poślizgnął się. Nie, poślizgnął się, powiedzmy, że tam nawet sędzia się wcześniej wywali. Dobra. No ma przyjaciółka. No zostawiamy. Ale mi się wydaje, że ja skądś tego psa znam. Tylko nie wiem skąd. Ja żadnego Yorka nie znam. Nie, no. Wydaje mi się, że na twoim, ale nie jestem pewny. Ja i tak nie, musiałeś widzieć tą srebrną. Hej. Ale chyba nie jesteś na tyle nierozsądna, żeby podłożyć psa do lasu, biednego pieska, wrzucić go do lasu i podłożyć go, co? Nie, dopuściliśmy do tego, że nasz najcudowniejszy prestiżowy kot czuje się gorszy. No to teraz będziemy mieć też prestiżowego pieska. Ale to... Zacznij na tego spojrzenie tego kota. Kotki widzisz? Są lepsze. Ale zacznij na spojrzenie tego kotek. On był pierwszy, tak? To nie. On był na pierwszym miejscu, a teraz chcesz zmienić. W komentarzach, co byście wybrali, jakbyście musieli wybrać. Kot... pieska? Kot, no widzisz, chciałam powiedzieć kotkę. Jest. Nie, ale patrz, jak on błagalnie patrzy. On błagał o litość, jest żeby się... Jest kot ze rzeka. Pozwolimy na to, żeby nasz najcudowniejszy kot poczuł się gorszy. Ale to bardzo, wiecie jak wy mówicie, jak ja każę wypierdolić. Ale to nie powinno się kota, a psa zostawić. Nie, zostawiamy oczywiście psa i kota, to też są zwierzęta. Wszystkie zwierzęta są fajne i wszystkie zwierzęta się szanuje. Ale nie, ja małp nie szanuję. A ja kurde krzywych ludzi też nie szanuję, z garbem na plecach. Odejdź. Ale no to co, zostawiamy pieska, zgodzisz się? Zostawić pieska? No możemy go zostawić, ale wydaje mi się, że to jest... Dobra, kończ to wielbłądzie. Przestań ci się coś wydawać, nie! Wielbłądów nie wpuszczamy. Zostaw tego pieska, zakończ odcinek. Nie, ja wczoraj zakończyłam odcinek. Ale to jest jakaś kara, że się zakończy odcinek, czy ja nie rozumiem? No musisz zakończyć odcinek, no. Żeby powiedzieć, żeby oczywiście zostawili subskrypcję i łapeczkę w górę i żebyśmy się spotkali w następnym odcinku. No tak, dokładnie. Żeby sprawdzić. Musicie wbić koniecznie na kolejny odcinek, musicie... Tak. I sprawdzić to wszystko, bo jest naprawdę mega energia. I oczywiście sprawdzić najnowszą nutę, która jest pierwsza na czasie. Ale to wiadomo, polecam. To się już pokazuje na samym początku ale filmu. Na końcu jeszcze trzeba przypomnieć, że po obejrzeniu tego... Więc tak, siemanko, do zobaczenia i hiu.